Projekt Bardzo Młoda Kultura jest przede wszystkim projektem, który ma za zadanie łączyć środowiska, zarówno z jednej strony środowiska ludzi kultury, jak i z drugiej strony środowiska edukacyjne. Ta przestrzeń pomiędzy kulturą a edukacją jest bardzo słabo wypełniona i zadaniem Bardzo Młodej Kultury jest to, aby tę przestrzeń wypełniać. W trakcie dzisiejszego spotkania kwalifikacyjnego do projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku przeprowadziliśmy dyskusję z udziałem uczestników w taką metodą stolikową. Uczestnicy, a więc przedstawiciele z sektora zarówno kultury, jak i edukacji, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali przede wszystkim o tym, jak w cudzysłowie kultura postrzega oświatę, oświata kulturę, jakie są bariery we współpracy pomiędzy tymi dwoma sektorami, a przede wszystkim jak przełamywać te bariery i jak tą współpracę rozwijać. Myślę, że każda szkoła powinna teraz pracować na zasadzie braku tych barier, wychodzić do społeczności lokalnej, wychodzić do innych ludzi, wychodzić do właśnie ośrodków kultury, a nie zamykać się tylko w murach szkoły i w obrębie własnej wąskiej społeczności. Każdego bym zachęcił do tego projektu, szczególnie właśnie z małych środowisk, środowisk wiejskich, bo jest to jedna z nielicznych możliwości kontaktu z taką żywą kulturą i po prostu z realizacją swoich pomysłów, rozwijaniem pewnych takich działań fajnych, kulturotwórczych właśnie wśród dzieci, wśród młodzieży, ale uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest to, że zespołem realizującym projekt są trzy osoby reprezentujące różne środowiska, dlatego że podczas realizacji projektu, podczas szkoleń można było zauważyć, że przełamuje się pewne dziwne stereotypy środowiska edukacyjnego o pracownikach kultury i pracowników kultury o środowiskach edukacyjnych. Jest to bardzo ważna według mnie rzecz, bo wtedy na podstawie tych doświadczeń człowiek widzi, jakie są problemy po jednej i po drugiej stronie, co nas łączy, co nas dzieli, no i naprawdę, jakie są niepotrzebne stereotypy. Przede wszystkim fajny pomysł, żeby połączyć te trzy sfery, sferę kultury, oświaty i organizacji pozarządowych. Niby taki oczywisty, ale z niego wynikały same wartości dodatkowe, bo w tych sferach ludzie realizują różne zadania, mają świetne pomysły. Do tej pory nie było jakiejś szczególnej współpracy między szkołą, w której pracuję, a Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Po dzisiejszym wydarzeniu myślę, że to się zmieni. Myślę, że młodzież nam nie odpuści też. Oni będą na pewno dalej chcieli się bardzo mocno angażować w różne działania, w różne projekty. Chcemy bardzo w tym roku, żeby następowała wymiana, kontakt, spotkanie międzysektorowe, oświata, kultura i może organizacje pozarządowe, inicjatywy nieformalne. To też jest pewne wyzwanie łączenia różnych stylów organizacyjnych, różnych stylów pracy, osób z różnych instytucji. Dla mnie punktem startowym była taka myśl, idea, żeby z ludzi, z którymi się na co dzień współpracuje, wydobyć taki potencjał, o którym na co dzień się może niewielu czy nie orientujemy, że osoby, tak jak Magda, która uczy w szkole języka angielskiego i muzyki, oprócz tego zupełnie realizuje się na innym polu, na polu artystycznym, muzycznym, czego w szkole nie widać. To chodzi też o te osoby niepełnosprawne, to jest dodatkowy aspekt projektu, właśnie jeden z nurtów takich też głównych. Potencjał tych osób i ich to, co jest postrzegane jako dysfunkcja, może być właśnie potencjałem. Może być wykorzystane do tworzenia kultury, do tworzenia muzyki. Koncert finałowy odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki, za zgodą oczywiście dyrektora Kosendiaka, któremu bardzo się spodobał ten projekt. I dzieciaki będą grały na instrumentach, które same zbudują. I my gramy najfajniejszą muzykę, Art Trio, które będzie właśnie grać z dzieciakami w tym projekcie i chcemy pokazać, że to będzie fajna przygoda i dobra zabawa. Tak, ja w ogóle mam takie troszeczkę utopijne czy idealistyczne założenie, że my wszyscy, którzy pracujemy w obszarze edukacji nieformalnej lub edukacji kulturalnej, powinniśmy mieć ze sobą stały kontakt, to znaczy współpracować ze sobą, kiedy jest tylko taka możliwość, zapraszać siebie do współpracy. Mi w projekcie udało się zgromadzić ludzi właściwie ze wszystkich placówek kulturalnych w powiecie kamiennogórskim. Każda placówka kulturalna jest w to zaangażowana. Dodatkowo są zaangażowane szkoły, sołectwo, nadleśnictwo. Jakby próbowałam odnaleźć ludzi, którzy są liderami
w jakichś tam obszarach, czy chodzi o teren, czy chodzi o zainteresowania. To mi się udało i najwspanialsze jest, że my się z tymi ludźmi lubimy. My lubimy razem pracować, my lubimy wymieniać się doświadczeniami.